Siemaneczko, z tej strony Pandy, witam was w kolejnym odcinku z gry Cyberpunk. A w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować oczywiście nie misje poboczne, jak było ostatnio, tylko wątek główny. Ostatnio zakończyliśmy wątek główny z Arasaką. Dzisiaj przyszła pora, żeby wybrać misje poboczne. Którą z misji pobocznych, zakończenie, które robiliśmy tak naprawdę specjalnie. Te misje poboczne, które udało nam się zrobić i przez to, które mamy oczywiście zakończenie z misji pobocznych. Przykładowo Panam oraz Rok. W dzisiejszym odcinku oczywiście zrobimy pomoc z Panem, żeby pomogła nam. Zobaczymy, jak to będzie, czy Aldecadlos nam pomoże, czy sama Panem. Też mnie jestem bardzo ciekaw. Więc dzisiaj będziemy kontynuowali oczywiście wątek główny z Panem. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Kolejny odcinek mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy, bo z Rogue i tu będzie naprawdę rozpierdziel niemały. Z Panem zobaczymy, pewnie też jakieś strzelanki będą. Też po ostatnim odcinku poprawiłem dwie rzeczy, czyli na pewno troszeczkę optymalizację, żeby giereczka działała w 144 klatkach, bo widziałem ostatnio dużo aktualizacji doszło i tak naprawdę działa gra w 125, 130, teraz działa w 144 pewnie, na 100% mogę tyle powiedzieć. Oraz poprawiłem rzecz z mikrofonem, żeby mikrofon mieć tak naprawdę ciągle przy ustach, dlatego dzisiaj będziecie mnie słyszeć bardziej chyba głośniej i z tym samym tonem, nie będzie dzisiaj raz głośniej. Przynajmniej postaram się ciągle gadać takim samym tonem oraz mieć mikrofon tak naprawdę blisko ust. Też nie używam teraz gąbki, która troszeczkę też ściszała mikrofon. No po prostu nie było szumów w ogóle. Teraz może będą. I tak zresztą mam komputer odpalony, chodzi praktycznie wentylatorem na maksa, więc raczej nie powinno być przy tym klasie mikrofonu szumów, ale mniejsza. Tu nie chodzi o mikrofon, tu chodzi o to, żeby zrobić wątek główny z Panem, więc dzisiaj prosimy Panem o pomoc. Pewnie będziemy musieli na nowo do niej zadzwonić, bo mieliśmy do niej odzwonić i wtedy się dowiemy wszystkiego. No i wątek z Rogue. Tutaj się przygotujcie, naprawdę ostry będzie rozpierdziel. Jest oczywiście, jeszcze są chyba dwa zakończenia z Alt. Nie wiem, czy pamiętacie Alt, jeśli chodzi o ten cyberprzestrzeń. Tam nie pamiętam, o co chodziło dokładnie, już nie pamiętam, bo to było... Rozpoczął się ten wątek, ale w skrócie go nie dopięliśmy tak naprawdę, więc nie wiem na 100% o co chodziło, ale robimy. Pomoc z Panem. Spróbuję poprosić Pana o pomoc. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście Johnny średnio od tej decyzji będzie nie ma odwrotu. Zadowolony, bo on chce z Rogue iść. Muszę się zastanowić, to my nie chcemy. Bierzemy z nomadami, tak jak jest napisane, zrobię to z nomadami. Aldecadlos, no to jest nomadzi, to na to samo wszystko wychodzi. Więc spróbujemy, zobaczymy, jak to będzie. Jest taka jak ja. Ufam jej bardziej niż tym twoim cyklu. I sorry. Niestety. Twój wybór. Johnny, ale to jest nasz wybór. Ale obiecuję, następna misja będzie oczywiście swoim Rogue. Ciekawy jestem, jak to wszystko wyjdzie. Chcę być świadomy. Bardzo ciekaw jestem. Popatrzmy na jego twarz ostatni raz. Prawdopodobnie zobaczymy, jakie będzie zakończenie. Oby jak najlepsze. Poprzednie było naprawdę mega zakończenie. To było hit. Do zobaczenia w Mikoshi. Trzymaj się. Johnny? Aha. No to zostałem sam. Zostałeś sam. Stań i zadzwoń do Pana, stań i zadzwoń do Hanako. Czekaj, czyli my tu mamy... Aha, bo Hanako to jest dobra. Ale i tak widzicie, że mamy jeszcze opcję wyboru. Mogliśmy po prostu tak jakby go okłamać. Ale nie, my go nie okłamiemy. Zadzwonimy do Pana po prostu. Jedziemy. Dobrze. Już? Już. Bardzo mnie to cieszy. A teraz mów. Muszę się dostać do Arasaka Tower. Teraz. Że co? Mówię serio. Ta sprawa z Johnem. Jeśli czegoś zaraz nie zrobię, umrę. Zwolnij, po kolei. Dlaczego Arasaka Tower? To ich technologia. Pod wieżą znajduje się punkt dostępu do cyfrowego... Nie wiem, jak to opisać. Więzienia dusz. Więzienie dusz? Ach, wiedziałem, że to nie jest rozmowa na telefon. Mikoshi. Tak nazywają to miejsce. I tylko tam mogę rozdzielić się z Johnem. Inaczej po mnie. To jeszcze raz. Dla jasności. Dzwonisz znienacka w środku nocy, żebym pomogła ci się dostać do Arasaka Tower, bo inaczej umrzesz? Tak. Na to wygląda. Okej? Gdzie jesteś? W klinice Wiktora. Tego Reapera? Dobra, wiem, gdzie to jest. Wstrzymasz się jeszcze z tym umieraniem? Spróbuję. Dobrze, nie ruszaj się stamtąd. Jadę po ciebie. Okej, pana po nas jedzie. Też jak dobrze wiecie z poprzedniego odcinka,
Nie jesteśmy już w stanie nas, nikt, znaczy nie jest nikt nas w stanie uratować w tym momencie, bo to wszystko wydarzyło się tak naprawdę zbyt szybko i praktycznie na samym początku, jak tam poznawaliśmy te osoby, które mówiły nam, że rozdzielenie dusz będzie bardzo ciężkie, to wtedy było już nam wiadomo, że od tamtego momentu już byliśmy praktycznie nie do odratowania, więc to będzie prawdopodobnie podobna sytuacja, historia prawdopodobnie potoczy się, ale zakończenie, tak jak twórcy mówili, jest inne. Więc jestem ciekaw, co to będzie. Spanam, no pewnie inaczej będziemy w ogóle wszystko robili. Nie chcę tutaj nic spekulować, ale prawdopodobnie jest to kolejne zakończenie kwestii tych bardziej gorszych, tragicznych. Bo z tego, co ja pamiętam, jest jedno dobre zakończenie w Cyberpunku. Wszystkie pięć chyba zakończę, albo cztery są te gorsze właśnie, które po prostu nie, na nie, po prostu, że umieramy. To ty, Więc no tak to Vi? wygląda. Czy... Wybiorę swoje tylko ja, no niech będzie tylko ja tym razem wybierzemy, zobaczymy czy coś nam innego powie Misty. Tylko ja. I co teraz? Czekam na kierowcę. Okej, podobny dialog. Chodź do środka. Poczekamy razem. No na razie wygląda to jakby się powtarzało. Zobaczymy czy w tym samym miejscu. I cenzura pewnie jest na tych. No prawdopodobnie znowu cenzura jest. Albo ona tylko umie to odczytać, to możecie mi w komentarzach napisać, bo nie jestem w stanie wam powiedzieć sam, bo pewnie się nie znam. Skoro musisz chwilę poczekać, mogę postawić ci tarota. Wolałbym nie. Zobaczmy czy Jeśli jak teraz chcesz. wyjdzie. Bo W to pewnie. porządku. No. Niektórzy wierzą, że niepewność jest złem i wróżą, żeby się jej pozbyć. Może będą jakieś różnice pomiędzy Inni ostatnim tarotem. twierdzą, że złem jest zmiana, Coś tam pamiętam, ale to więc nieprawda. zobaczymy. Każdego dnia, w każdej minucie stajemy się innymi ludźmi. Dobra. Bać trzeba się nie zmiany, tylko tego, kim możemy się stać. Musimy mieć pewność, że zmierzamy we właściwym kierunku. Wymyśliłam ten układ specjalnie dla ciebie i Johnego. Twoja przyszłość jest jego przyszłością i na odwrót. Dobra, Jestem gotowy. niech będzie, zaczynajmy. Zacznijmy od ciebie. O, tym razem Głupiec. są. To było do przewidzenia. Było, ale źle to interpretujesz. W końcu działają. Głupiec oznacza początek podróży, zapowiedź czegoś nowego. To takie wewnętrzne dziecko, ciekawe świata, czasami naiwne i lekkomyślne. Myślę, że właśnie takiego cię poznałam. Mag. Mag, no to na razie to Człowiek samo o wszystko. dużym talencie, ktoś bardzo charyzmatyczny, przywódca. Pasuje do Johnego. Karta jest odwrócona. Może oznaczać skłonność do nałogów, zaburzeń psychicznych. Zdecydowanie, Johnny. Jest I jednym wielkim zaburzeniem. pytanie, jaka będzie trzecia? Ostatnie karty dotyczą waszej przyszłości. Czyli to będzie pewnie jaki wybraliśmy, tak? Kochankowie. Dobra, Wreszcie coś, tak, co mnie o to przyprawia o chodziło. dreszcze. O to chodziło. Równowaga, przyjaźń, miłość. Aha. Chyba o czymś mi nie mówiłeś. Co? Czemu? Masz jakieś dziwne spojrzenie. Wszystko w porządku. No dobrze, a Johnny? Księżyc. Księżyc, no to samo. Księżyc. To chyba nie tak źle. Nie wiem, Vi. Księżyc to tajemnica. To jest ta nowa karta tak naprawdę, która jest naszym wyborem, To tak? chyba po Tych misji ciebie. pobocznych. Więc tutaj to fajnie, że zrobili, Co? że czymś się różni Tego to. wozu nie da się Podoba mi się to w pomylić z żadnym Cyberpunku. innym. No to wstajemy. Dawaj. Wystraszyłeś mnie, Dobra, jestem wiesz? z powrotem już. Okej, wystraszyliśmy ją. Okej, Nie siemano. myślałem, że coś cię może wystraszyć. Hej. Zajmiemy się tobą, dobrze? Chodź. Czekają na nas w obozie. Dobra. Uważaj na siebie, Vi. Trzymaj się, Misty. Cześć. Dzięki za wszystko. No troszeczkę inaczej to wygląda, powiedzmy, okej. Okay. No, dobra, ten sam moment przerywniku i pewnie będziemy gdzieś tam u nich. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Witaj wśród żywych. Wszystko okej? Chyba tak, co się stało? Chyba tak. Chyba tak. No, to dobrze. Martwiliśmy się, że odpłynąłeś w drodze. Nie byliśmy w stanie cię obudzić. Wygląda na to, że z tobą naprawdę coraz gorzej. Panom kazała mi cię pilnować. Gdzie ona jest? Rozmawia z Solem. Nie chcieli tracić czasu, zaczęli kombinować nad tym, jak moglibyśmy ci pomóc. Zbieraj się. Zaprowadzę cię do nich. Dobra. W końcu troszeczkę inaczej to wygląda. Słyszałem, że wysyłasz nas na wojnę. Nie mam wyjścia. O, bym nie kontynuował tej kwestii, ale... Nie miałem wyjścia, Mitch. Wygląda na to, że i my nie mamy. Ludzie już wiedzą, że jutro ruszamy. A wiedzą, co jest celem? Rozejrzyj się. Jak myślisz, ilu z nich brało udział w tego typu akcji? Garstka weteranów. Reszta to przemytnicy. Sol, nie zaczynaj. Dlatego na razie to wiedzą tylko tyle, plan, ile ja muszą mówię, wiedzieć, że chcemy ci pomóc. Wysyłamy własną rodzinę na śmierć. Kurwa, myślisz, że nie wiem? Za to tobie się wydaje, że jeśli jak zwykle mnie opierdolisz, to cokolwiek zmieni. Ciekawe to wygląda. Wi, no w końcu. Wszystko w porządku? Chyba mogę się oprzeć dwa razy. Fajnie. Było lepiej, co dla mnie macie? O. Zamurowało cię? Lepiej. Dobra, co dla mnie macie? Pozostały do dogadania szczegóły, ale poza tym wiemy co i jak. Okej. Sam zobacz. Rozpatrzyliśmy kilka możliwości, ale tylko jedna daje nam szansę dostania się do Arasaka Tower. Zrobimy podkop. To wiarygodne i aktualne plany? Tego jestem pewien. Wykorzystaliśmy nasze kontakty w Snake Nation. Pracowali na kontraktach w tej okolicy. Pomysł z podkopem jest ryzykowny, ale jeśli się uda, to jest nasza droga do Mikoshi. Podkop, my mamy jeden dzień niby, ale okej. Czyli chcecie się podkopać pod Arasaka Tower? Wiem, jak to brzmi. Ale rzeczywiście mamy okazję do wykorzystania. Night Corp buduje w tamtej okolicy tunel nowej nitki Maglewa, kapujesz? Chronią go co prawda ludzie Militechu, ale damy sobie z nimi radę. Jeśli przedostaniemy się do tunelu, to stamtąd do fundamentu Arasaka Tower jest już tylko z pół mili. Pół mili? W tunelu pracuje Serk Night Corpu. Jemu przebicie się na taką odległość zajmie kilka minut. Brzmi nieźle, co? Gdy już się dostaniemy do środka, będziemy musieli improwizować. Ochrona, zabezpieczenia budynku, najkrótsza droga do Mikoshi, ogarniemy to na miejscu. No i co o tym myślisz? No, popytajmy parę rzeczy, bo pewnie są nowe wybory. To takie zautomatyzowane wiertło do drążenia tuneli. Przejmiemy je, przebijemy się do Arasaka Tower, a stamtąd do Mikoshi. Okej. A ten plac budowy... Jak wygląda kwestia ochrony, zabezpieczeń? Militech mocno to obwarował? Nie, to tylko pieprzony plac budowy. Ale i tak nie możemy ich zignorować. Spodziewamy się typowego zestawu. Drony patrolujące, operatorzy na miejscu, zabezpieczenia podjazdu. No to mamy jedną opcję wyboru, bo drugą nie będę wybierać, więc jademy z tym, no zobaczymy jak będzie. Na razie trzyma się to kupy. Nic lepszego nie wymyślimy. Musimy zgromadzić więcej informacji. Wtedy zastanowimy się, czy dziur w planie nie jest jeszcze Sol, więcej. Ja już ci mogę to powiedzieć. Dziur w planie będzie od cholery. I co z tym zrobimy? Odwołamy akcję? Pozwolimy Adam mu umrzeć? Ma rację. W tym wypadku musimy zaryzykować. Jesteśmy ci to winni. Pogadam z naszymi. Przelecimy dronem nad tym placem budowy. Ja zajrzę do Mitcha. Chyba wiem, jak wyrównać nasze szanse z Militechem. Wyrównać nasze szanse, okej. Okay. Zostawiam cię z Solem. Tylko nie ustalajcie niczego beze mnie. My siedzimy, on stoi. Pytajmy. Między tobą i panem wszystko w porządku? Ciekawe, że o to pytasz. Do niedawna wydawało mi się, że wszystko było w jako takim porządku. I wtedy pojawiłeś się ty. Panem też tak uważa? Musiałbyś ją o to zapytać. Byłeś jak ten nieznajomy, który zjawia się w czyjejś rodzinie i jest świadkiem niekończących się kłótni. Nieznajomy. Ale nagle członkowie rodziny zdają sobie sprawę z jego obecności, po czym podają sobie dłonie silniejsi niż kiedykolwiek wcześniej. Okej. Rozumiesz? Coś w tym jest. No. Chyba tak. No, to teraz mów, czego ci jeszcze trzeba. To jest ciekawe, bo kontaktowanie się z Al, czy to jest ta misja poboczna? Mi się wydaje, że nie. Ale jeśli tak, no to byłoby ciekawie. Bo rozdzielenie, no to będzie, jeśli to będzie ta misja, to jedna z lepszych misji, ale jedna z najbardziej takich dołujących z tego, co pamiętam. Potrzebuję dostępu do sieci. Muszę skontaktować się z kimś, kto ułatwi nam wejście do Mikoshi.
Z kim? No, powiedzmy mu prawdę, jak już mówimy o planie, mamy mało czasu, żeby przeżyć, nie? Alt. Ona. To sztuczna inteligencja. Zabrak Walla. Oszalałeś? Dlaczego jakaś SI miałaby nam pomóc we włamie do Mikoshi? Bo ją o to poproszę. Ja pierdolę, V. Nie gniewaj się. Okej. I tak siedzimy w tym gównie po uszy. Równie dobrze możemy zanurzyć się bardziej. Idź do Dakoty. Ma sprzęt. Nie będzie zadawać zbędnych pytań. Okej, Dakota. Dzięki. Sprzęt. Podziękujesz, jak wyjdziemy z Mikoshi w jednym kawałku. To idziemy po sprzęt niby, tak? Oni tu mają, widzę, sprzęcik swój jeszcze. Czyli tam mamy dojść. Okej, czy jakiś... mały hangarek? Nie wiem, jak to mam zrobione. A, obozik taki zrobiony. Oho, dobra, bo tutaj mamy... Mówisz o czymś, co już nie istnieje. Tamtej Ameryki nikt nie pamięta. Cześć, chłopaki. Słyszeliśmy, że wybieramy się na małą wojnę. Chyba misję samobójczą. Dokończcie robotę. Widziałeś? To ten sam? Okej. Okay. Teoretycznie. Zamontowaliśmy dopalacz i ciężkie działko rakietowe na dachu. Ale wypruliśmy z niego prawie 60% masy. Da radę. Aha. Ty siądziesz za sterami, panam obok, na wspomaganiu. Co to za dopalacz? Zwykłe nitro czy militarny tech? Nie no, zwykły by tej bestii nie popchnął. Czyli co? Wtrysk podtlenku azotu, ale na sprzęcie wojskowym? Słyszałem, że Rafeni montują takie w opancerzonych pick-upach przed rajdami na konwoje, ale to bardzo niestabilne. Pomyślałbyś, że w takim pancerze wręcz niemożliwe, co? Okej. Okay. Mówię ci, jutro ta maszyna da z siebie wszystko. Oby tak było. Skoro jutro mam siadać za kółkiem, to może byśmy się przejechali. Chcę poczuć, jak się teraz będzie zachowywać w ruchu. Nie ma problemu. Tylko jakoś wieczorem. Jest jeszcze parę rzeczy do podkręcenia. Delikatnie mówiąc. Przestań już smędzić, stara pierdoło. Zdążymy na czas. No, przejechać się fajnie byłoby, nie? Byśmy a to mieli coś. Szybko strzelna wyrzutnia rakiet. 70 mm. Sprzężona z pokładowym MMI, którym operujesz za pomocą swojego osobistego. Skąd to wytrzasnęliście? Teddy wygrzebał z jakiegoś szrota. Ale to nie działko było problemem, tylko amunicja. Na szczęście Dakota ją wytrzasnęła spod ziemi. Okej, okay, jak to można sobie przeczytać, no to troszeczkę jest tego uzbrojenia i to a, można by powiedzieć nawet, że ona się nie mieści troszeczkę w tym całej specyfikacji. No ale okej. Okay. No, czyli mamy tyle do rozmowy, mogę jeszcze z kimś tutaj porozmawiać, czy nie? Porozmawiać z Dakotą, tak? Dobra, jestem z powrotem, szczerze nic ciekawego nie było, no, porozmawiajmy z tą Dakotą. Gdzie to skończyliśmy? Hej, przysyła mnie Sol. Tamaj, chłopaku od bakerów. Czego ci trzeba? Potrzebuję silnego sprzęgu na małą wyprawę w sieci. No, to właś. Nie pytasz, co chcę zrobić? Ty nie pytasz mnie, ja nie pytam ciebie. To droga do długiej wieczności, bracie. Wszystko gotowe, możesz wchodzić. Będę łączył się z szyfrowanym, ukrytym BBS-em. Wolałbym, żeby nikt mnie na tym nie przyłapał. Sprzęt da radę? On pyta, czy da radę. Wchodzę w dziką przestrzeń, Dakota. Masz tu wszystko, czego potrzebujesz, by przejść na drugą stronę. Dobra. Nie obawiaj się wścibskich oczu. Okej. Okay. No to właśnie, nie? Wanna z lodem. Nienawidzę tego. Hej, Karol. Asystujesz Dakocie? Dzisiaj najwyraźniej asystuję tobie. Gotowy? Nie jadymy. To potrwa. Cokolwiek się będzie działo, nie reaguj. Nawet jeśli miałoby cię wysmażyć? No i będzie rozmowa okay, z Alt. Ruszamy. Płyń z prądem, bracie. Czekaj, czy będzie ciężka ta rozmowa. Mamy Alt. Niby przed nami. Okej. Okay. Witam, siemano. Hej, Alt. Jesteś sam. To miejsce ciągle się zmienia. Jakby się pogłębiało. Nie jestem pewien, czy to dobry znak.
to twoje postrzeganie cyberprzestrzeni się zmienia. Doświadczasz jej coraz silniej, a przeniesione z zewnątrz wyobrażenia słabną. Mechanizmy obronne mózgu przestają działać. Czyli im częściej tu jestem, tym bardziej tracę kontakt z rzeczywistością? Nic nie tracisz. Budzisz się. Cyberprzestrzeń to drugie dno snu. Okej. Okay. Johnego chwilowo nie ma z nami. Chwilowo. Zepchnąłeś go głębiej. Potraktowałeś jak niepotrzebny bagaż, który może jechać na tylnym siedzeniu. Nie było innego wyjścia. Tylko w ten sposób mogłem się z tobą spotkać. Represja. W tym stajesz się naprawdę dobry. V. Nie jestem tu, żeby rozmawiać o Johnny. Potrzebuję twojej pomocy. Prawda. Zostało mi niewiele czasu. Naprawdę myślisz, że to czas jest twoim problemem? Istniejesz albo nie istniejesz. Dwa stany, które rozdziela śmierć. Okej, okay, dwie opcje są ciekawe. Nic nie mówisz. Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Wygląda na to, że ja zmartwychwstałem. Tylko co dalej? Myślisz, że oszukałeś śmierć. To śmierć oszukała ciebie. Jesteś czymś pomiędzy. W Mikoshi zaczniesz to rozumieć. A może zniżysz się do mojego poziomu i mnie oświecisz już teraz? Okej. Okay. Jesteś Dobra. Wszechmocną SI, więc chyba potrafisz i to. Pułapki myślenia. Szukasz prostych odpowiedzi tam, gdzie ich nie ma. Chcesz bezpiecznych iluzji. Przyjąłbyś teraz każdą odpowiedź, żeby tylko poczuć się lepiej. To pewnie bardzo ludzkie. W Mikoshi te ograniczenia przestaną cię dotyczyć. W Mikoshi twoja wizja rzeczywistości rozpadnie się na kawałki. Co mnie czeka w Mikoshi? Przekroczysz granicę. Prawdopodobnie to będzie jedyny moment w twoim życiu, gdy poczujesz prawdziwy ciężar własnej egzystencji. To brzemię, na które nic nie może cię przygotować. Ale przeżyję. A Mikoshi przestanie istnieć. A co z konstruktami, które są tam uwięzione? Uwolnisz je? Zostaną zintegrowane ze mną. Aha, okej. Okay. Ciekawe. Johnemu to by się nie spodobało. Ale go tu nie ma. Bo uznałeś, że to ty powinieneś podejmować decyzję. To dokładnie taka sama sytuacja. Nie sądzę. Ty nie będziesz dyskutować z konstruktami, ani pytać ich o zdanie. To nie miałoby sensu. Konstrukty będą zintegrowane? Zamierzasz je wchłonąć? To dlatego zgodziłaś się na nasz układ. Chcesz zniszczyć Mikoshi, ale tylko po to, żeby przejąć konstrukty. Mikoshi to więzienie. Dzięki mnie konstrukty mogą stać się częścią czegoś większego. Okej, okay. Niech będzie. Nie traćmy więcej czasu. Jestem gotowy. Już. Przesłałam na drzazgę twojego Netrunnera program. Użyjesz go w Mikoshi. W ten sposób utworzysz bezpieczne połączenie. Okej, okay, zapytałem. Co jest na tej drzazdze? Jakiś wirus? Furtka. Otwórz furtka, okej. Okay. Wprowadzisz mnie w ten sposób do Mikoshi. Tylko wtedy będę mogła wam pomóc. Mam nadzieję, że nie szykujesz żadnych niespodzianek, Alt. Użyj klucza, gdy znajdziesz się w Mikoshi. I teraz mamy opcję, którą możemy wykorzystać przez to, że mamy tam odblokowany punkt inteligencji, albo tam tego już nie pamiętam, jak się nazywało. Nic nie mówisz. Go użyć, weźmy tego się zapytamy. Szukać konkretnego punktu dostępu. Wszystkie będą zabezpieczone indywidualnymi lodami i to mogę ci zagwarantować. Niektórym intruzom wystarczą uchylone drzwi. Użyj drzazgi w Mikoshi. Zabezpieczenia zostaw mnie. Do zobaczenia. Okej. Okay. Mamy go. Karol! Drzazga! Uspokój się. Ledwo się podpiąłeś, temperatura skoczyła ci na prawie 105 stopni. Sprzęt zaczął się zachowywać jak nawiedzony. Co tu się stało? Jak to co? Zniszczyłeś mi połowę sprzętu! Wzrosła ci gwałtownie aktywność neuronów. Jeszcze parę sekund i usmażyłoby ci płat czołowy. Równie dobrze mogłabym ci strzelić w łeb. Na pewno wszystko gra? Przepraszam za ten sprzęt. Jest zajebiście. Stary, serio ci mówię. Tak, wszystko gra. Nie, to dobrze. Pewnie, rozumiem. Drzazga. Na jedną z drzazg spłynął program, którego potrzebuję. Bredzisz, jesteśmy otoczeni lodami. Nawet jeśli by je coś przebiło, to moje kontrolery... O kurwa. Zabierz to ode mnie. Dzięki, Dakota. Nie dziękuj mi. Okej, okay, czyli jednak zgrała to. Szukał cię.
Idę. Przed burzą, porozmawiam z Saulem. Saul? Chciałeś pogadać? Skakuj. Co to za zebranko? Coś nie tak z akcją? Z akcją wszystko w porządku. Wskakuj na górę. Jest sprawa. Jedziemy gdzieś? Dobra, słuchaj. Sprawa jest prosta. Zaciągnęliśmy u ciebie dług wdzięczności. Wszyscy, jak tu stoimy. Ale głównie ty, szefie! No ale mimo wszystko jesteś tylko chłopakiem z zewnątrz. Okay. Najemnikiem z Night City. Z innego świata. Panam coś o tym wie. Musimy coś z tym zrobić. No kurwa, Sol, naprawmy to niedopatrzenie. Staniesz się członkiem Alde Caldos. Dla jednego z nas ta rodzina zrobi wszystko. Gotowy? Zatkało go! Sol, jesteście pewni? A wyglądamy, jakbyśmy żartowali. Wiem, co to oznacza. Nosiłem kiedyś klanowe barwy. Ale być jednym z Alde Caldos, nie wiem, czy powinniście. Po prostu odpowiedz na pytanie. Gotowy? Kurde. No Vi, powiedz coś. Napierdolę, Sol. Przez was dostałem prawie zawału. Gotowy. No, jesteś to nieźle. Jednym z nas. Należysz do Alde Caldos. Ej, Vi, dzięki za wszystko, fajnie, że jesteś z nami. I nic się nie martw. Ja też się cieszę, super. Zgadza się? Alde Caldos. Niech będzie. Brawo dla nowego Alde Caldo. Weź kurtkę, dzięki, że to naprawdę. Dzięki za wszystko. Nie zawiodę. Jak to szło? Łatwiej zdobyć zaufanie Kobry niż Alde Caldos? W rzeczy samej. Dlatego wiem, co oznacza ten gest. Dzięki, nie zawiodę was. Tak naprawdę to tylko formalność, bo członkiem tej rodziny jesteś już od dawna. Okej. Okay. Jak Bobby raczył zauważyć, uratowałeś mi tyłek. Uratowałeś tyłek też Mitchowi. O panam nawet nie wspominam. Wal się. Ale Sol ma rację. To znaczy, wiesz, Vi, nie oszukujmy się. Rozjebałeś moje i tak rozjebane życie na kawałki. Czasem tylko tak można poskładać je na nowo. Nie powiem, fajna scenka. Dobra, Caldos. Dzisiaj świętujemy, a jutro mamy coś bardzo ważnego do zrobienia. Przygotujcie się. Odpocznijcie. Akcja akcją, ale to twoja noc. Daj się wszystkim za ciebie. Czy my będziemy aż tak w stanie świętować, jak a nam się no, wydaje? Skakuj. Mogłaś mnie uprzedzić. I zepsuć niespodziankę? No weź. Wszystko w porządku? Tak, to nic. Nie przejmuj się. A kurtka jak? Nie uwiera? Leżek ulał. Wszystko w porządku? Ta kurtka. Panam, to wyróżnienie. Zajebiste. Ale i ciężar. Rozumiesz, nie? Przyjęliście mnie, zaufaliście mi, a ja... Ja was jutro prowadzę. Chyba najlepsza opcja, jaką mogliśmy wybrać. A i tak zresztą teraz zobaczymy. Mnie w pełni dociera. Ale to tylko mnie upewnia w tym, że dobrze zrobiliśmy. Jesteś częścią rodziny, bo czujesz się za nią odpowiedzialny. Dzięki. Jakbyś chciał pogadać, to będę tam na górze. Okej. Okay. Porozmawiam z nomadami, opcjonalne. Kurde. No to co? Robisz wyprzedaż? Może się znajdzie, jak się rozejrzysz. Tak, bierz co chcesz. A to może ja bym sobie jeszcze ze 2,40 wziął? Skoro Dakota taka hojna dziś. Nieostateczne. Ładny gest. Taki kurde, ale rzeczy wszystkiego. Rozdaję towar, żebyście mogli przeżyć to jutrzejsze szaleństwo. I do mnie wrócić. Możemy z każdym tu porozmawiać, czekaj. Nie. No nie, ale tutaj z każdym. Z dzieciakiem możemy porozmawiać, kurde. Ona chce zrzucić kontakt w Colorado i przyjechać tutaj, ale to... Czemu ci smutno? Dziecko Alde Caldos, okej. Dobra. Możemy tu z panią porozmawiać? Z tobą możemy? No porozmawiać z nomadami mam, nie? Opcjonalne. Gdzie ma dzieciaki? Chcesz zaklinać rzeczywistość, to zaklinaj kurwa w domu. Dzień dobry. A tylko dzień dobry, te dzieciako. Ale śmieszna japa. Ten, co nas obraził. Wiecie, wiesz? A dzięki. Teraz jakieś inne sprawy? Bo też jestem zajęty. Wszystko gotowe przed jutrem? Nie martw się. Wszystko mam pod kontrolą. Dobrze. To do jutra, Sol. Poczekaj. Hm? Chciałbym, żeby wszystko było między nami jasne. Zrobiłeś dla tej rodziny wiele. Zawdzięczam ci więcej niż komukolwiek innemu.
ale najważniejszy dla mnie jest klan. Sol. Daj mi dokończyć. Wiem też, że teraz tylko jedno mogłoby zniszczyć tę rodzinę. Gdyby Panam i ja... Gdyby nasze ścieżki się rozeszły. Aldecaldo z tym razem nie przetrwaliby tego rozłamu. Rozumiesz, co próbuję ci powiedzieć? Wykorzystałeś mnie. Klan się wzbogaci na akcji w Mikoshi, a pomoc mnie zapewni ci przychylność Panam. Sprytnie, Sol. Sam nie wierzysz w to, co mówisz. Myślisz, że narażałbym ten klan do własnego stołka? Po co? Nie jesteś typem faceta, który chętnie oddałby władzę. A jeśli jutro przegramy, to kim będę rządził? Pyłem? Duchami? Nie, Vi, to nie kwestia władzy. Wkrótce to zrozumiesz. Ta kurtka to nie był pusty gest. Przypomnisz sobie, jak to jest być częścią całości. Czyli między nami wszystko w porządku? Jutro ważny dzień. Odpocznij. Okej, Solem tyle porozmawiać nie mogliśmy. Szczerze, ta odpowiedź Nomada była najgorsza, ale byłem ciekaw, co może Nomad odpowiedzieć. No tak typowo chamsku bym powiedział trochę, no ale ciekawa była opcja. Tu możemy jeszcze wszczepy sobie, ja wszczepy mam wszystkie. Widzę, że nie mamy możliwości jeszcze jakoś porozmawiania bardziej, okej. Vi, przysiądź się do nas. To nasz mały rytuał. Tu mogę się przysiąść. Jaki rytuał? Kilka głębszych przed akcją. Kilka głębszych. Jaki rytuał? Ale to nie jest zwykły browar. Okej. To jedna z ostatnich butelek z naszego pierwszego przemytu. Zostawiliśmy sobie parę skrzynek. Na szczęście. Ktoś wtedy powiedział... Kurwa, nie pamiętam już kto. Ktoś powiedział, że jak opróżnimy wszystkie, szczęście opuści. Pierdolił. Ja w takie zabobony nie wierzę. Ale jednak ręka ci drży, jak otwierasz butelkę. Nie piję przed akcją. Niestety tak chyba postąpimy. Dzięki. Wolę nie pić przed akcją. Nie rozumiem, ale szanuję. Innym razem. No cóż, i właśnie za to trzeba będzie wypić. Za jutro. Za bezpieczny powrót. Za Sola i Panam. My będziemy mieli jakąś opcję? Bo jak się nie dogadają, to wszystko się wypierdoli na cyce. Dajusz. Prawda, prawda. Ale Vi, ty chyba wiesz, jak z nimi jest, co? Naprawdę jest aż tak źle między nimi? Prawda jest taka, że potrzebujemy hajsu. I to szybko. Cie. Dla ciebie, Mikoshi, to osobista sprawa, ale Sol zobaczył w tym szansę dla rodziny. Zobaczymy, czy jutro ktokolwiek żywy mu w tej rodzinie zostanie. Okej. Mam już dosyć wysłuchiwania o Solu i Panam. Witaj w klubie. Mówcie, co u was słychać? Jest okej. Właściwie wszystko gotowe przed jutrem. Czekamy jeszcze na dane z drona. Pewnie jutro rano się to ogarnie. A poza tym mamy nadzieję, że nam się to wszystko jutro nie wypierdoli. Za przeproszeniem. Kurde, nie ma tak w pracy. Poza pracą robimy o pracę, nie? To jest zajebiste. Jedno mogę wam obiecać. Aldecaldos przetrwają. Zadbam o to. Oj, piękne słowa. Ostrożnie z tymi obietnicami, Vi. Ale masz rację. Po jutrzejszej akcji ta rodzina może stać się silniejsza. Też tak uważam. Jeśli wrócimy z Mikoshi, jeśli to szaleństwo się powiedzie, Aldecaldos czeka nowy początek. A teraz Bobby pewnie mruknie, jeśli. Nie rób ze mnie defetysty, kurwa. Piękne. No nic, zbieram się. Widzimy się jutro. Porozmawialiśmy niby ze stąd z Aldecaldos. Myślicie, że naprawdę znajdziemy tam coś do obchy? Okej, tutaj coś rysują, malują na tym. W ogóle dotarłem do Panam, widzę. Można tutaj usiąść. Jesteśmy tutaj na dachu. Nie sądziłem, że ona to będzie ten, ale dzięki skokom razy dwa, tym podwójnym skokom udało mi się tu dostać. Okay. Siadaj. Nie stój tak. Uciekłaś od nas, przyjemnie tutaj. No chyba najlepsza opcja. Przyjemnie tutaj. Coś cię dręczy, niezły widok. O czym myślisz? Chyba najlepsza taka opcja wyboru. O czym myślisz? O niczym. Zresztą... Nie wiem. Zeszłej nocy nie zmrużyłam oka ze stresu. Dzisiaj pewnie też nie zasnę. Czym się denerwujesz? Czekaj, niech pomyślę. Jutro mam poprowadzić swój klan na misję samobójczą. Żeby było śmieszniej, Sol nagle zaczął się ze mną zgadzać prawie we wszystkim. I sama już kurwa nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Ludzie też są nieufni. Przecież tym jest, widzę. No... Ale i tak są przekonani, że jak coś się spierdoli, to ja dam radę. Bo kto jak nie ja.
No tak, zawsze się wierzy w tych najlepszych. No właśnie. Kto jak nie ty? I o to chodzi. Zrozum, to nie powinnam być ja. Tylko Sol? Tyle, że on oczywiście podjął wszystkie możliwe złe decyzje, żeby być trochę bardziej jak ja. A ja? Naprawdę się boję, że jutro się coś spierdoli, że wszyscy... Będziesz tam jutro ze mną. Cokolwiek się wydarzy, poradzimy sobie razem. Nie wiem, jak bym sobie poradziła bez ciebie. Tak samo dobrze. Pierwsza jest opcja była zajebista. Co ty tam wiesz? Okej. Okay. Ładny widok stąd jest. Vi? Mhm. Ty się nie boisz śmierci? I to jest takie, kurde, ciężkie pytanie. Kurde, ta ostatnia opcja jest dobra. Nie wiem, czy bądźmy tacy, kurde, takie misiaczki. O tym nie myśleć. Te dwie opcje w zasadzie są zarąbiste. Jakby milczysz. Wiedzieli, nie? Jakby wiedzieli, co wybrać. Dobra, ja wybiorę po prostu opcję, którą każdy by raczej wybrał. Tak z 80% widzów. Wybierzemy. Ale bądź przygotowani, żebym wybrał pierwszą opcję tam. Boję się o ciebie. Chodź tu do mnie. O czym myślisz? No dobra. O czym myślisz? O tym, jak pierwszy raz spędziłam noc na tym klifie. Wracałam z trasy, chciałam trochę ochłonąć przed powrotem do obozu. Przed kolejną przepychanką z Solem. Było zupełnie ciemno. Pusto. Słyszałam tylko dźwięki, wiatr, jakiś odległy warkot silników. Czekałam na to osławione wyciszenie. Na moment, w którym umysł zwolni obroty. Udało się? Nie. Tamtej nocy zrozumiałam, że już nigdy się nie uda. Że już zawsze będę w drodze, nawet siedząc na zimnej skale. Okej. Okay. Mógłbym tak tu z tobą siedzieć całą wieczność. Podoba mi się ta myśl. Potrzebowałam tego. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Fajne to zakończenie tutaj. Na pewno w tym miejscu. Dobra, wystarczy, bo nam tyłki przemarzną. Sol już jest, chodźmy. Podeptałaś mnie, halo. Wracaj. Fajnie, że jest wschód słońca, nie? Fajnie, przespaliśmy wszystko. No, zrozumieć, że prowadzisz, okej. Okay. Dobrze, że nie samochód, ha. No, ale będziesz biegła za mną, zrobiliście. Ale taki widok nigdy mi się nie znudzi. Nie każmy im czekać. Wyglądają na gotowych. No. Dla niektórych to pierwsza taka akcja. Pewnie Mitch ogarnął wszystko. No pewnie tak, czyli wszystko ogarnięte. Napięcie. Czyli już zdali sobie sprawę, na co się porywamy. Właśnie wróciliśmy ze zwiadu. Sam zobacz. Spałeś w ogóle? Z wiekiem człowiek potrzebuje coraz mniej snu. Okej. Okay. Poza tym i tak bym nie zmrużył oka przed akcją. Ale ten materiał jest niezły. Przyda się nam. Zerknij. Dzięki. Okej, okay, Jazga. Wiesz nam plan. Plan jest prosty. Mamy dwa cele. Dostać się do Arasaka Tower i umożliwić Vi wejście do Mikoshi. To po pierwsze. Po drugie, korzystając z zamieszania, musimy zgarnąć stamtąd jak najwięcej sprzętu. Takie fanty rozwiążą nasze problemy z kasą. Do Mikoshi możemy się dostać tylko robiąc podkop do podziemi Arasaka Tower. Co oznacza, że musimy wbić się na plac budowy tunelu Maglewa i ukraść system Serknight Corpu. Z pomocą drona namierzyłem kilka newralgicznych punktów. To jest dolina, którą dostaniemy się na miejsce. Wątpię, żeby spodziewali się ataku na plac budowy. Ale i tak musimy być szybcy. No wiem. Trzeba zdjąć ochronę, zanim zawiadomią swoich. A jak nie będziemy dość szybcy? Do tego przyda się Bob i jego zagłuszacz. Trzeba będzie go odpalić w okolicy anteny komunikacyjnej. Ale nie oszukujmy się. To ich nie powstrzyma na długo. Miejmy nadzieję, że na tyle, ile potrzeba. No to są jacyś robotnicy. Mają jakieś drony, systemy wczesnego ostrzegania, te sprawy? Nie jest to Fort Knox, ale Night Corp korzysta z usług Militechu, więc nigdy nic nie wiadomo. Na pewno patrolują okolice. Zresztą, w razie czego my też mamy drony. Teddy będzie czuwał, żeby nas ostrzec na czas. No w zasadzie tutaj Maglev jest jakiś budowany, widać. Fajnie to nawet wygląda. Tu mamy jakieś ochronę Miltechu.
Jakieś mosty budowane już są. Maglev jest niby. Czyli bramy dwie. Jest do tunelu. Koparka. Okej. Nie mam możliwości czegoś jeszcze zobaczenia, nie. Plac budowy jest ogrodzony. Wyrzutnia pancerki da sobie radę z tą bramą? Z palcem w dupie. Okej, na razie spoko. Co dalej? To nieźle. Gdy dostaniecie się do środka, namierzycie system SERK. A potem nakłonicie go do współpracy. Od tego mamy Karol i Mitcha. Uruchamiacie maszynę, przebijacie się i droga do podziemia Rasaka Tower staje przed nami otworem. Stamtąd Vi, Panam i ja dostaniemy się na poziom laboratoriów i poszukamy dostępu do dobra. A co z czasem przekopu? Możemy się wtedy spodziewać jakichś niespodzianek? Jeśli wszystko pójdzie tak, jak ustaliliśmy, nikt nie powinien się zorientować, gdzie jesteśmy i co planujemy. Jak chcesz się jeszcze rozejrzeć, to śmiało. Mamy jeszcze trochę czasu. Rozejrzeć, ja już tak naprawdę wszystko tutaj zrobiłem. Nie mogę chyba nic więcej znaleźć i coś nawet jakąś interakcję z czymś zabrać, więc jedziemy. Tyle mi wystarczy. Ja zobaczę, chcę samą akcję i same zakończenie, no, jak to będzie wyglądało. To by było na tyle. Wszystko okej? Jak stamtąd wrócimy? Tą samą drogą. Szybkie wejście, szybkie wyjście. Nasi ludzie spróbują zabezpieczyć trasę na zewnątrz. Dobra, Vi. Jesteś gotowy? No jasne, jestem. Nie gotowy. Mam wyboru. Wszyscy wszystko wiedzą? To jedziemy. To jazda. Wsiadamy. Jazda. Szkoda, że to nie może latać, nie? Aldecaldos w konwoju. Piękny widok. Piękny. Dobra, przestrzeń pustyni usuwa w cień jedynie przestrzeń kosmosu. Vi, jedź za mną. Dobra, wszyscy mnie słyszą? Ustawiłem nam wspólny kanał. Na żywo z Badlandów, specjalnie dla was nadaję... Teddy! Dobra, dobra. Już jestem cicho. Odpaliłeś tego drona? Kraj buczy, jebaniutki. Okej. Okay. Szkoda, że do góry nie możemy się podnieść. Uwaga! To by było mocno. Wkraczacie na teren prywatny chroniony przez Militech! Zawróćcie natychmiast! Powtarzam, zawróćcie natychmiast! Żeby burza piaskowa w ogóle się jakaś... Ja pierdolę, robi się tu gorąco. Vi! Co mam zrobić? Omijam przecież te rakiety. No, tam jest chyba burza pioskowa raczej, albo jesteśmy już w niej nawet. Bob, teraz wy. Pamiętasz o nadajniku? Tak, bierzemy się za to. Panam, sprawdziłaś, czy wszystkie systemy są na chodzie? Sprawdzam. Wtrysknij trokej. Działko też na zielono. Wszystko w porządku. No to spoko. No to wjeżdżamy niby. Się wjeżdża, nie? No i poszło zasilanie. Wszystkie systemy wyłączone. Da się to naprawić? Da już? Kurwa! Coś się zjebało! Padła cała elektronika! Spróbuję to ogarnąć, ale Vi, musisz wyjść i zdjąć z nas te drony. Okej, okay, biorę drony na siebie. Ty zajmij się pancerem. Dobra, dawaj, dawaj. To jest snajperka moja? Nie, nie, mam ogień w kokpicie, pierdolone zdjęcie! Upanujesz to? Jakby co spierdalę stamtąc. Dobra, snajperka jest mocna. O, dobra. To są nasi. Ile jeszcze? Chwila. Ogień opanowany. Robię obejście do awaryjnego zasilania. Szybko przeładuj, przeładuj, przeładuj. Oni dobra dojeżdżają, dobra, dolatują raczej. Łyk, raz. Dwa. Sol, już wiedzą, że wpadliśmy w gości. Puścili na nas drony. Przeładujmy, przeładujmy. Albo... A mam inne wyjście? Dobra, przeładuj, przeładuj. Dawaj, dawaj. Systemy wracają, możemy jechać. Dobra, Bobby, pancer na chodzie. Jedziemy do ciebie, wytrzymaj tam. No nareszcie, bo smutno mi tu bez was. Dobra. Jeszcze jeden skurwiel mnie namierza, ale zaraz go... Bobby! Ja pierdolę. Bobby!
Bobby, słyszysz nas? Powinniśmy chyba... Nie możemy się teraz zatrzymywać. Kurwa! Vi, Panther nie wytrzyma już długo. Systemy mogą paść w każdej chwili. Ale musimy dojechać na miejsce w jednym kawałku. Potem będę improwizować. Prawy to jest po prostu... Trzymaj się. Wyrzutnia rakiet, mam zrozumieć. Okej, tutaj jakieś pozostałości. Trzeba będzie oczyścić drogę skorpów. Przebić się przez moc. Nie możemy sobie pozwolić na żadną wypadkę. Za bardzo oberwaliśmy. Ale mocne te rakiety są. Nie mogę, muszę tutaj jakoś to zaatakować. Ładnie, dobra. Dobra, jest. Dobra, atakujemy. Rozwałka niezła musi być tu. Nie wiem, strzelam w naszych czy co? Dobra, mamy dalej, jesteśmy, plac budowy jesteśmy. Jazda z nimi. Zlikwidowani. Dobrze. Wbijaj przez bramę. No wbijamy przez bramę, wbijamy. Weszliśmy! Zarąbiście, niby. Vi, pancer zdycha. Tak jak myślałam, siada napęd, balistyka, głowice, wszystko po kolei. Jesteś w stanie coś z tym zrobić? Spróbuję. Albo dam radę, albo ten złom całkiem padnie. No to dawaj. Wyskakuj stąd. Pomóż naszym! No to osłonimy cię, tylko się pośpiesz. Panam! Dobra, ich robi strefa wroga, tak? Mam zrozumieć. To nasi. Wtedy jest szansa, żeby... No wiesz. Zero. Przykro mi, Panam. Jedziemy dalej. Już blisko. Trochę bez muzyczki mamy. Kurwa! Niech mnie ktoś tu zabierze! Ja mam snajperkę użyć. Łyk. Wszystko u was w porządku? Miarę tak. Dobra, teraz nasza kolej. Przypilnuj ich, Vi, okej? Jasne. Na górze powinna być stacja obsługi. Tam się podłączymy zdalnie. O Boże! Pożałujecie. Stacja u góry, tak mam zrozumieć. Dobra, to wchodzimy na górę. Mamy stacyjkę. Mamy jakiś w ogóle okej. Widzę konsoletę. To my się podpinamy. Okej. Okay. Co z zabezpieczeniami? Jazga. Vi, to nie jest stacja kosmiczna, tylko duża wiertarka. Luz, Karol w to wejdzie jak w masło. Okej, okay. Uruchamiam. Dobra, tu mamy chyba pracę, jak to wygląda. Zniżki jakieś, co musi się zawsze zastopować. Przebijamy się pod Arasaka Tower. To chwilę zajmie. Vi, osłaniaj nas jakby co. Mamy towarzystwo! Cholera, sporo ich. Vi, pomóż nam, tu pierdolony militech nie odpuszcza! To teraz wygląda na to, że ma ustawiony kierunek od wiertu na automacie. I jak go namówić przy skręcie? Będę bardzo przekonujący. Kurde, no to chodźcie. Chyba się odepnie autopilota i uruchom awaryjny ręcznik. Jest, działa. No to startujemy. Pieprzone psy! Uwaga, idą z prawej! Idź, ile macie? O kurde, tam chłopacy to się rozpędzili, chodźcie. O kurde. O to chodźcie do papy. Naprzód! Tylko rozwałka, podoba mi się to. Zresztą jest. Mam coś dla was!
A te granaty są mocne. Kurwa, z lewej też są. Się wjeżdża, nie? Dużo jeszcze? Mamy 27%. Łatwo. Oni sami wyżej mi giną od razu, nie? Poradzimy sobie. Zbliżamy się od strony drogi, śledzę ich zdrowie. Łatwo. Pałka! Leci na nas pierdolona pałka! Zmierdolaj tam to wtedy! No i po Teddy. O Boże. I co teraz? Jak to co? Kończmy. No dalej! Kurwa, mać długo jeszcze? Jeszcze chwilę. Mamy prawie 60%. Łatwo. Otworzyć ogień! Ja też czekam, czy on będzie za samobójczy. Zobaczmy to. Jest, mamy. Trafiłem cel! Pożałujecie. Raz, raz, raz! No, przeładowuj tą broń. Osłaniajcie mnie! Przeładowuję! No, headshot, halo. Ładnie. Nie, dobra. Już jest po was, nie? Raz. I drugi dostaje klapsa, pyk, nie ma. Ja nie będę się kłócić, kurde, goście se stoją, jak pistoletu nie mogę trafić. Dobra, jakieś tutaj pierdopierdu jest, jest jakieś pierdopierdu. O, coś mnie bije. A, siemaneczko, chłopacy. O, pan tutaj dostaje, pan też tutaj dostaje, granaty. Dobra, sorry chłopaku. Ognia! Ognia! Pana mile jeszcze. O, te przez ściany jest potężne, ale to 3 razy mniejsze damage, nie? Jestem z tym sama. Wiem. Rozwaliamy cię. Ale to też są mocne te sznurki, tak zwane. Okej, okay, jeszcze jeden jakiś gościu, tylko nie widzę go nigdzie. Dobra, ile snajperka mu będzie zadawała, bo on ma połowę życia dopiero, pokaż mi. Po 2000, no to nie za dużo. 5000 krytyk. Dawaj krytyka, no, tam jest trochę szans jest, no ale nie weszło. Ale podpała jest, dobrze. No to chyba najwięcej da bonus ten w jednego rywala, nie? Bicie tego. 5000. Wiecie co wam powiem? Zobaczmy te sznurki. Dobra, sznurki są potężne, nie? Ho. Nie wierzę, ale chyba się udało. Ale gościu się zbugował trochę, no ale na naszą rękę to jest dobre. Ale skakuj, się wjeżdża, mówisz. No dobra, no to chodźcie. Jedziemy. Jadymy durś. Tyle czasu, ile się tylko da. No jak najwięcej czasu, oby. Pilnujemy Micza i Karol i zabieramy się za tę śluzę. Śluzę? Czekaj, bo ja się zgubiłem. Tam jest śluza, znaczy trasa. Musimy przechwycić złom Militechu, zanim dotrą do naszych. Fajne też środku sterowania, tylko ja to wcisnę tak przez przypadek jakiś przycisk i okej. Okay. Mamy dodatkowe towarzystwo. Zajmiemy się nimi. I co wy na to, chujki? Słuchajcie. Wi, Militech rzucił na nas kolejne tony żelazka. Powoli, ale idzie to do przodu. Jak u was? Śluza jest sprytnie osadzona i zabezpieczona. Próbujemy zlokalizować najlepsze miejsca na ładunki. Potrzebujemy czasu. My się tu też nie nudzimy. Kupimy wam tyle czasu, ile się da. Trzymajcie się o, tam. O, 52 tysiące. To jest potężne. Mamy go z głowy. Ja pierdolę, naprawdę może nam się udać. No to się nazywa wejście z przytupem. Mitch, wszystko okej? Okay? Ostro zaprzeszło. Znaczy to, że jakieś takie czasami lagi są, ale to są nie w grze, powiem wam, bo ja mam 140 FPS-ów praktycznie ciągle. I tak dziwnie przycina, nie wiem, widzicie zresztą, nie? A to nie są FPS, to jest po prostu w grze tak dziwnie zacina, okej.
Czekajcie, bo ja się zgubiłem. Gdzieś tu coś jest. Ja pierdolę. Załatwiliśmy ich. Załatwiliśmy ich. Sol, Mitch, wracamy do was. Dobra robota, ale my tu mamy mały problem. Jaki problem? Wypaliło nas. W razie czego do Panzer Boysów wezmą was bez mrugnięcia okiem. Znakomita robota, dzięki. Wjazd do tunelu, okej. Musimy się rozdzielić. Tak. Karol, przypilnujesz tu z Cassidym naszych spraw. Jasne. Mitch, jedziesz. O kurde, nieźle. No to już, nie ma na co czekać. Jakby co, ja w ogóle myszki nie mam, nie? Ja nic nie steruję, nie? Jakby ktoś pytał. Okej. Autopilot, okej. Dobrze? Coś milczący jesteś. Musimy się martwić. O, to bardziej tak lepsze też. Martwię się, że będzie jeszcze gorzej. Widzę. Niepotrzebnie. Niepotrzebnie. Gdybym ja i ty... Myślisz, że to, co jest między nami, wpływa na moje decyzje, tak? Trochę tak. Misja kwarantanna, to jest też dobra. To, co jest między nami, jest między nami. Ale ta akcja, ci ludzie, to zupełnie co innego. To tylko i wyłącznie moja odpowiedzialność. Moja, nie twoja. A gdybyś wiedziała wcześniej, jak to się potoczy? Zrobiłabym to samo. Dla każdego z tego klanu. To dobrze mówi. Sol mi powiedział, że ktoś od ciebie pomoże nam w środku. Ktoś z zewnątrz. Alt. Otóż to? Tak. To była Johnego. Sztuczna inteligencja. No nie milcz. To tak. Najlepsza netrunnerka, jaką zna to miasto. A raczej znał. A co, zmieniła karierę? Powiedzmy. I miejsce zamieszkania. Ale pomoże nam. Mhm. Ufasz jej? Nie, tak, chyba tak. Tak, pomoże nam. Zobaczymy, jak będzie. Martwisz się czymś? Gorzej być nie może, nie? Mówiła. Ufam tobie. A to oznacza, że wierzę, że nie ładujemy się właśnie w jakieś gówno. Uda się. Za daleko zabrnęliśmy. Musi się udać. Na razie nic nie widzimy, ale spoko. Jesteśmy na miejscu. Daleko stąd do Arasaka Tower? Wydaje mi się, że jeszcze tylko kawałek. Dobra. Cholera. Widzisz ich? Coś się chyba stało. Będziemy się zapytać? Powinieneś się już do tego przyzwyczaić, Sol. Rzeczy bardzo rzadko idą zgodnie z planem. Nie wiemy, co nas czeka w środku. Chłopaki, co jest? Karol, Kas i reszta naszych. Militech się naprawdę wkurwił, odcięli ich. Nie wytrzymają długo na tym placu. Ja pierdolę. Biorę pancerkę i wracam. Pomogę im. Oszalałeś? Nie ma mowy. Nie obsłużysz pancera w pojedynkę, wysmaży ci ten zakuty łeb. A masz inny pomysł? To nasi pana. Nie zostawię ich. Sol, ty się na to zgadzasz? Wi! Przemów temu debilowi do rozsądku. No co ja mu powiedzieć, no? Nic nie powiesz? Mitch ma rację. My mamy jeszcze szansę w trójkę. Tamci bez niego żadnych. Jesteś pewien? Sol, to jest kurwa samobójstwo! Uważajcie na siebie. Zabiją cię! Widzimy się wkrótce. No to co, za dłużej pogadałaś. Sol? Karol, wracam do was! On? Wytrzymajcie jeszcze trochę! Oni? Piszcie mi piwo po dajacji! To nie może pójść na marne. Wchodźcie na górę, sprawdźcie, co tam się skrzaniło. Jak już ruszycie, pojadę za wami, zabezpieczę tyły. Chodź, wi. To tam się skrzaniło, to jest dobre pytanie. Mamy wyjść wyżej? Tak, dobra. Mitch? Wciąż cały i zdrowy. Uważaj na siebie, wpinaj się będzie. I ruszamy. Postarajcie wygląda się na to, że silnik się przegrzał, jak wiertło kawałku. Przyjebało w zbrojoną ścianę. Okay, obejście powinno wyłączyć blokadę Mitch systemu. Bez odbioru. Niech już nic więcej się nie spierdoli, błagam. Oby. Zobaczcie, jak będzie. Wi, uruchamiaj tę maszynę. Jak się ją uruchamia? Uwaga. Chwila prawdy. Dobra, włączył się tryb ręczny. Zwiększ obroty. Bez obaw. Okej, okay, bez obaw. Wierci. Chyba mu
Okej, to nie był najlepszy pomysł. Panam, wszystko w porządku? Panam, odezwij się! Nie. Panam! Żyje. Trochę mnie tylko pobijało, ale przeżyję. Panam, przez moment myślałem, że... Nic się nie martw. Jest okej. Ale tu rozrąbane wszystko. Na razie czysto. Wyrąbane. Co z Mitchem? Wow. Odzywał się? A, przekopaliśmy się. Wiedziałam. To może być problem z łącznością. Mhm. Dobra, idziemy. Dokończmy to. No, to jesteśmy pod budynkiem. Rasaki. Pomniki sejsmiczne. Bronią konstrukcję budynku w razie trzęsienia ziemi. Czyli jesteśmy poniżej poziomu piwnicy. Tak, trzeba znaleźć wejście na wyższe piętra. No to chodźcie, nie? No, z nimi to bym nie chciał walczyć. No coś jest. Tu jest taki szyb techniczny. Mhm. Prowadzi na górę. Okej, okay, tutaj jakby coś miało być. Jazzga. Sex i Chrome. No to kolejne coś. Okej, okay, możesz sobie przeczytać. W sumie to niesamowite, że jesteśmy w miejscu, które kiedyś było po prostu wielkim lejem po bombie. Myślisz, że to wszystko tutaj jest wciąż napromieniowane? Nie wiem. Zajebiście. Jestem ciekaw, gdzie to nas wszystko. Gdzie to nas doprowadzi w ogóle. Vi! Ma kolejny atak! Hej! Hej, Vi! Mamy coraz mniej czasu. Musimy się pośpieszyć. Wiemy, gdzie jesteśmy? Jak się rozejrzymy, to się dowiemy. Tam coś jest. Tylko najpierw obstawa. Okej. Okay. Podoba mi się to. Myślisz, pozbyć się strażników. Najlepiej po cichu. Brzmi poważnie, posiedzimy do wieczora jak nic. A to mam robić, jak się źle czuję? Bardzo rzadko i to mi się właśnie nie podoba. I to by było na tyle. Okej, ją tutaj powykrzywiało. Legendarna jakaś brońka, mam zrozumieć. Okej. Okay. Jakaś jazzga, zobaczmy od razu. Tą brońkę sobie zaraz sprawdzę. Możecie sobie oczywiście zatrzymać i przeczytać sobie. Macie. I tu druga jazzga. Tu będzie może dużo jazzga, ale zobaczymy, o co chodzi. O, dużo czytania. Nowości broni densowe, no to fajnie się tu bawią. Zobaczmy, czy coś tu jeszcze było. Szybko i po cichu. Mają nam cały oddział. Zobaczmy tę brońkę. Jestem ciekaw, co to było. Lepsza nawet. I to jest jakiś... Aha, okej. Okay. Taki jakby pistolet typu smart. No, nie będę już wymieniać broni niczego. To jest zakończenie. Nie przesadzajmy. Okay. Sytuacja trochę się komplikuje. System musiał wykryć drgania pod budynkiem, gdy się przebijaliśmy. Włączył podwyższony stan gotowości. A to oznacza automatyczne odcięcie przejść. Siedzimy tu jak w klatce. Gdzie w ogóle jesteśmy? Poziom przemysłowy. Okay. Nie wyjdziemy stąd bez zdjęcia zabezpieczeń. Daleko stąd do Mikoshi? Nie. Właśnie szukam, sekunda. Okay. Dobra, jest. Nie tak daleko stąd, tam się podepniesz. Okej. Okay. Byle mieli gniazdo na drzazgo od Alt. Wysyłam wam namiar, ale najpierw musimy wyłączyć tę pieprzoną kwarantannę. Tylko po cichutku. Nikt nie musi wiedzieć, że wpadliśmy w odwiedziny. Okej. No to idziemy, tak? Mam zrozumieć, bo tutaj tędy... Ja bym nie ruszała tych drzwi. Chyba, że chcesz mieć na karku bandę arasakowców. No to jest, widzę, taka nagłośna już akcja, jedziemy. Maszyny są, okej. Okay. To było fest na głośno, a my na cicho robimy. Kurde, bym chciał na głośno, ale siły nie mam widocznie. Szkoda. Szkoda, simply clever. Okej.
mamy. Rzeczy, które są totalnie nam niepotrzebne, nie? Dosłownie. Okej, tu mogę coś zrobić, tu też. Ostrożnie, Vi. Jakaś kamera jest, czy co? A, kamera. Sojusznika, zobaczmy najpierw. Jest pełno drzask w ogóle. No i chuj, bierzemy ich. Nie, będzie ciężko, wiedziałem. Tutaj zrobić bez jakiegoś głośnego czegoś to naprawdę ciężko by było. Trzeba byłoby się natrudzić. Próbowałem nawet. Nawet imponujące, przyznaję. Kurwa, ja zaraz. Nie. No, snajperką w tym miejscu będzie ciekawie. Nic się nie stanie, uspokój się. Chodź tu. Idę po ciebie. Zajebiście! Łatwo. O, siemaneczko! Jak się masz? Jasne. No dalej, chuj ty! O, to jest potężne, nie? Dobra. Dobra, jestem na miejscu. Dobrze wiedzieć, ale to nie dało się chyba po cichu zrobić. Jak się dało, to naprawdę ciężko było. Tu macie oczywiście kolejną jazzgę. Będziecie mogli sobie przeczytać. Chcecie i... O, tu kolejna jazzga. Umieć jazzgę w konsoli, no to mamy konsolę. Szykujmy się jeszcze tym. No i ale wsadzamy. Podłączyliśmy jazzgę. Tak. Ile czasu potrzebujesz, żeby... Już. Nie mogę uwierzyć. No, udało się. Czyli możemy iść dalej? Do Mikoshi? Droga jest otwarta. Okej. Okay. Dziękuję, Alt. Jesteś pewien? Gotowi? Ja tak. Ja też. Idziemy. Dobra, teraz będzie ostra jazda, mam zrozumieć, tak? Bo oni wszyscy wiedzą. A pan tu co robi? Ostrożnie, Vi. Vi? Sol? Też to czuję. Coś jest nie tak. Tu ta cisza. Aż mam dreszcze. Coś tu się... Dobra, na razie idźmy z bronią, ja bym nie wiadomo. To jest kot czarny! Kot czarny! Uciekajcie! No wykrył nas, więc go zabiłem, nie? Żeby nie było. Ta twoja alt nie bierze. Okej, okay, jesteśmy w środku tutaj. Wysmażyła ich wszystkich. Pewnie nawet się nie zorientowali, że coś się stało. Nie miała litości. Musiałaby pamiętać, co to litość, żeby móc ją okazać. Jemano. Ten lód już dla niej nic nie znaczy, mam zrozumieć, albo zostały przełamane lody. A, bo ją do środka wnieśliśmy, tak. Wygląda na to, że dostaniesz swoją szansę. Będziemy z tobą do samego końca. Alde Kaldos zawsze dotrzymują słowa. Chyba już niedaleko, nie? Musimy przejść przez halę za tą grodzią i dojdziemy do rdzenia. Nie wytrzyma. No już jesteś blisko, dawaj. Otwórzmy ją. O, jeszcze ręcyma swoimi musimy ją otwierać, to fajnie. Ale dawaj. Tol, dajmy radę. Radę. O kurde, czy to jest? A ja widzę, gdzie jesteśmy. Tol! No to witamy. Alde Kaldos!
Smasher, aha. Kurwa! To nieźle. Jak ostrożnie, trzeba go od razu jechać. Chodź do mnie! No, dużo uszkodzenia mu robiliśmy. Dobra, ja zrobię tak. Po prostu szybko. Dobrze, że mi gra pozwala w ogóle. Ekwipunek i weźmy te najlepsze granaty. One tu zrobią sieczkę, wydaje mi się. I te tutaj leczenie. I teraz to będzie, wydaje mi się... Oszczędziłeś one. To było ludzkie. I odrażające. Kurde, mógł zostać tam. Popierdolony snajper, uważaj! No, te rakiety są mocne. Siemaneczko, się wjeżdża, 15 tysięcy. Ale tu Smasher biegnie, nie? Widzę snajpera, uważaj! No, to tam se przetrwasz, nie? Mam zrozumieć. O, minigun, to fajnie. Jademy, mam zrozumieć. A jakieś inne granaty mam jeszcze? Bo to będzie ciężko go pokonać, tak? No właśnie, się wjeżdża, nie? Zwykłe granaty rzucam w niego. Dobra, widzę, że będzie ciężko. Jestem ciekaw, ile będzie te sznurki zabierają mu. Prawie nic mu nie zadają, aha, okej. Okay. No trzeba uważać, bo on teraz będzie skakał, nie? Ogarnij się, bo zaraz będzie ponad! Albo już można go normalnie nawalać. To jest w ogóle jakaś ta, okej. Okay. Nie wiedzieć. Myślę, że od żadnego tym pistoletem nie... Nie zabić. Na razie to my ci zadajemy ból, nie? Chciałbym ci tylko powiedzieć, nie, gościu? O kurde, ale uszkodzenie. No dobra, życie szybciej. Trzeba sobie zregenerować. Przeładowuję, osłaniaj mnie! Przebiłam się przez oprogramowanie. Trafione. Droga do rdzenia jest otwarta, nie zostało wiele czasu. I mamy możliwość porozmawiania. Ostatnim razem go zabiłem. Adam Smasher. Pamiętam cię. Obiecałeś kiedyś, że zabijesz Silverhanda. Zabiłeś dzisiaj dobrego człowieka. Wiedział, na co się pisze. Sol poszedł za mną, choć wcale nie chciał. Poświęcił się dla swojej rodziny. Nigdy tego nie zrozumiesz. Okej, okay, mamy tą drugą opcję. Właśnie tam mieliśmy... Zdecyduj o losie Smashera. Ja bym dla Johnego zrobił to. Szybki szpil. I to była moja decyzja, jeśli chodzi o Smashera. Też Johnny tego oczekiwał, więc to będzie to. Adam, czemu ty tam stoisz, powiedz mi? A, opakuję go. O, i tu jest ten shotgun od niego. Okej, okay, zobaczmy, co to jest za broń w ogóle. Ekwipunek. Jest tu ta broń. No, mocny shotgun na pewno. Typ tech. Nie jest to byle jakaś broń na pewno. Czy mamy opcję porozmawiać z nią? No niestety nie. No szkoda. Ładujmy sobie wszystkie bronie i chyba to już będzie koniec. Mikoshi jest przed nami. Dawaj, dawaj. Dasz radę. No, już jest ciężko z nami. Dostanie się do punktu dostępu Mikoshi. Jest to chyba inne miejsce niż ostatnio. Nie wyglądasz dobrze. No nie wyglądamy zbyt dobrze. Punkt dostępu znajduje się przed tobą. Wepnij się do niego i odszukaj mnie po drugiej stronie. Okej. Okay. Dasz radę, wierzymy cię. Poradzę sobie. Jeszcze jest opcja z porozmawiania.
Słuchaj, jedyne co wiem na pewno, to że Alt przeprowadzi rewolucję w moim mózgu. Nie wiem, kto wróci z cyberprzestrzeni, więc wolę podziękować teraz. Zamknij się i rób swoje. Okej. Jakieś rady na koniec? Bądź sobą. No to bądź sobą, porozmawialiśmy opcjonalne. I zobaczymy, co to będzie. Dawaj, 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 dawaj. Jesteś już przed. Dasz radę. Jedziemy z tym. To jest ta lodowata woda. Dobra. No i przechodzimy na drugą stronę. Kurde, zajebiste jest to w cyberpunku, naprawdę. Każdemu polecam w przyszłości sobie pograć. Bo gra jest niesamowita. Dobra, mamy to. Czemu jesteśmy w windzie? To jest dobre pytanie. Dach. Nic nie mogę zrobić. O, wjechaliśmy. Czyżby tam, gdzie z Misty rozmawialiśmy? Kotek. Błodziutki, no ale nie lubię takich kotków. Nie pamiętam, jak się nazywały. Ktoś może mi w komentarze napisać. Okej, dwa koty te same. No to miejsce bardzo dobrze znamy. Ale tu nie ma Arasaki chyba. A nie, jest Arasaka, tylko się nie podświetla. Okej, czemu ty? I tu mamy naszyjnik od John'ego, który dostaliśmy. Tu mamy z traileru, z tego co pamiętam, to zejście. Okej. No i przeszliśmy na drugą stronę, powiedzmy. Chodźmy więc ty i ja przed siebie. W ten wieczór rozciągnięty bezwładnie na niebie. Jak pacjent pod eterem na stole. Drugą albo w tą stronę. Chodźmy przez te uliczki, na wpół wyludnione. Zapewniające mrukliwą osłonę. Bezsennym nocą w hotelach, gdzie płaci się od godziny. I knajpach, gdzie pod nogą skorupy ostryk, trociny. Okej, ciekawe. Uliczki, co się ciągną jak nudna dysputa, w której adwersarz udaje, że słucha. Po to, by cię przygwoździć, gdy zapyta o... Ciekawe bardzo. Nie pytaj, o co zapyta. Chodźmy, przed nami wizyta. Pytanie jest, jakbyśmy szli w drugą stronę, co byśmy napotkali, co by się stało. Bo na razie idziemy do tej piramidki tak zwanej. No, kto oglądał poprzedni odcinek, ten wie, o co chodzi, więc... Historia jest długa. Już półtorej godziny nagrywam, pić mi się chce jak diabli, ale... Musicie zrozumieć, że poświęcam się specjalnie dla was i dla siebie, bo chcę zobaczyć, jakie to są zakończenia. I czy będzie warto tak naprawdę. Bo Mikoshi, tu zakończenie z Alt, ciekawe naprawdę. Jestem ciekaw, czy to w ogóle Johnny będzie. Jest Johnny i tak. Dawno cię Johnny nie było. Udało mi się. Będę żył. Miałeś dobry plan, przyznaję. Byłeś moim przekleństwem i koszmarem, ale jedną rzecz ci zawdzięczam. Stając się z dnia na dzień Johnnym Silverhandem, słyszałem dźwięk pękających barier. Teraz już nic mnie nie ogranicza. I co? Zdecydowałeś już, co z nami będzie? Okej, ciekawe. Zdecydowałem. Ale chcę pogadać z Alt, szykuj dupę na kopniak stulecia. Johnny, nie będę kłamać. Szykuj dupę na kopniak stulecia. Nie wiem, gdzie po nim wylądujesz, ale będzie to gdzieś daleko ode mnie. Alt? Jesteś? Jeszcze się nie zorientowałeś. O co chodzi? Alt już nas rozdzieliła. Gdy tylko podłączyłeś się do Mikoshi, wysmażyła cię Soulkillerem. Twoja dziewczyna nie bierze jeńców. Nie jestem jego dziewczyną. Bez uprzedzenia.
potraktowałeś mnie Soulkillerem? Tylko tak mogłem zrobić to, o co mnie prosiłeś. Kurwa, powinnaś była mnie uprzedzić. Od kilkunastu minut jesteś konstruktem i już wszyscy mają w dupie twoje zdanie. Witaj w klubie. Czekaj, chcę dokładnie wiedzieć, co się stało. Użyłam Soulkillera, ale wywołałam analgezję, więc nie poczułeś bólu. Rozdzieliłam was i stworzyłam twój engram. Z engramu nie dało się wyeliminować wszystkich zmian powstałych przez nadpisywanie John'ego, ale stopień integralności jest wysoki. I jesteś w stanie przenieść konstrukt do mózgu V. Jak na czystą tablicę. Okej. Okay. Czyli jednak to jest to zakończenie z Alt, tak jak mi się wydawało od początku też, ale myślałem, że nie robiłem, że jedna misja, która jest z głównych tak naprawdę, no z głównych, to tam jeszcze troszeczkę jedną misję zrobiliśmy poboczną taką, trzeba było zrobić. Ale to też była taka przymusowa, powiedzmy, trochę misja, ale z jednej strony no niby zrobiliśmy tą misję poboczną i jednak zadzwonienie do pana to jest wyjście z Alt, więc to jest ciekawe. Pytajmy dalej, o co chodzi. Nadal zamierzacie zniszczyć Mikoshi. Trzeba położyć temu kres. Co z wszystkimi uwięzionymi? Zabiorę ich ze sobą. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Wchłoniesz ich i staną się częścią twojego kodu. To najlepsze, co może ich spotkać. Czyli to już naprawdę koniec. Dotrzymałaś swojej obietnicy. Nie wzięłam pod uwagę tylko jednego. Okej. Okay. Alt. Zapomniałam, że ciało też jest czynnikiem. Rekonfiguracja DNA przez relik zaszła bardzo daleko. Do tego doszły inwazyjne leki, neurony zaatakowane przez system immunologiczny. O co chodzi? Nie potrafię tego opisać w zrozumiały dla ciebie sposób. Skopiuję cię i wkrótce potem umrzesz. Nic już tego nie zmieni. Czyli tak jak było od początku powiedziane, każde praktycznie zakończenie dąży do tego, że jednak i tak Night City nas pogrzebie. I nic się nie da z tym zrobić. Tak wygląda świat cyberpunka. I mogę z czterech opcji wybrać jedną sensowną. Niemożliwe, sprawdź jeszcze raz, kurwa. Uknęliście to wspólnie i tak, żeby was nie skłamać tak naprawdę. Sprawdź jeszcze raz, niemożliwe, uknęliście to wspólnie. Pójdźmy tutaj tą opcją, którą na pewno każdy by chciał wybrać i ja wam to wybiorę. Jeszcze bym zrobił sprawdź jeszcze raz, ale wybierzmy to. Kurwa. Zostało ci pół roku życia. Może trochę więcej. Nie. Musi być jakaś alternatywa. W swoim ciele już zawsze będziesz intruzem. Nie, to moje ciało. Biochip zmienił je bezpowrotnie. Teraz należy ono do John'ego. Alt, daj nam chwilę. Muszę pogadać z V. To i tak wyszło chyba więcej, bo tam chyba o miesiąc było na tej stacji, że nam dali życia. To pół roku albo więcej, max rok. I tak sądzę, że i tak to jest dużo. Rok, a miesiąc, 12 razy więcej. Pogadajmy. Nie mogę uwierzyć, że wszystko poszło na marne. Mam już dość wszystkiego. A ciebie najbardziej. To świetnie, bo nadal trzymamy się planu. Alt zaraz zabiera mnie ze sobą, a ty dostajesz ciało. Gdzie cię zabiera? Za Blackwall. Stanę się częścią niej, cokolwiek to znaczy. Zapytajmy o to wszystko. Wydawało mi się, że nie warto kurczowo trzymać się życia. Nie za każdą cenę. Bo nie warto. Mylisz się. Cyfrowe światło z Zablekwola daje przynajmniej nadzieję. Obojętnie, czy to płomienie piekła niebieska. Światłość to jedynie sposób, w jaki Engram interpretuje kod. Zawsze to jakaś obietnica przetrwania. Wiemy, jak stać się czystą informacją. Ale nadal głęboko w nas tkwi zwierzę. Trudno zagłuszyć jego instynkt. Ten instynkt jest częścią natury ludzkiej, ale być człowiekiem to znaczy umieć się mu sprzeciwić. Okej. Okay. Jak tam jest? Zablekło. Ponoć jeśli nie oszaleje, to nikt mi tam nie będzie zawracał dupy. Ale możesz pozostać konstruktem, dopóki nie znajdziemy innego rozwiązania. Inne rozwiązanie zawsze będzie wymagało dogadania się z Arasaką. Okej. Okay. Czyli to, co później nas czekało w pierwszym zakończeniu. Nie ma innej możliwości. Tak jak powiedziałam, Johnny może zostać w twoim ciele, a ciebie zabiorę ze sobą. Miałem na myśli... Sam nie wiem... Szczęśliwe zakończenie dla wszystkich. Nie ma szczęśliwego zakończenia, no proste. Nie w tym mieście.
Nie dla takich jak my. O, to jest piękne słowo. Przynajmniej masz wybór. Dużo przeszedłeś, żeby zdobyć sobie prawo do niego. No i tu jest racja. Most wiedzie głębiej w cyberprzestrzeń. Gdy przez niego przejdziesz, na zawsze stracisz kontakt z ciałem. Droga powrotna do ciała wiedzie dołem, przez studnię. Alt, co zrobiłabyś na moim miejscu? Powinieneś odejść razem ze mną. Okej. Co mnie tam spotkało? Stałbym się kimś takim jak ty. Ja byłam netranerką. Wiedziałam, jak przetrwać. Nie wiem, co będzie z tobą. Przestrzeń za Black Wallem jest pełna niebezpieczeństw. Jednak lepiej zostać wymazanym jako wolny duch, niż umrzeć w konającym ciele. Nie rób tego. Spełni się twój koszmar. Obojętnie, co cię czeka, przestaniesz być tym, kim jesteś. A ty? Ja wykonałem pierwszy krok dawno temu, gdy stałem się konstruktem. Będzie mi łatwiej. Szczerze, opcja jest według mnie jedna. I żeby was nie skłamać, można byłoby wybrać, oczywiście tutaj zostanę ciało zielonego i odejdę. Jest to tak, że mamy te trzy główne zakończenia, które są dzielone na sześć różnych scen końcowych. Resztę życia, które mi została. Chcę zobaczyć to zakończenie, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Pewnie na YouTubie wszędzie znajdziecie też możliwość drugiego opcji, ja tu nie będę przeciągać. Bo już mi się kończy miejsce na dysku, a nie chciałbym przeciągać, więc jedziemy z pierwszą opcją. Pamiętajcie zostawić łapkę, kto jeszcze dotrwał do tego momentu. Napiszcie komentarz, będzie mi bardzo miło, jak dotrwaliście do tego momentu. Napiszcie minutę, która to jest i jaką opcję byście wy wybrali. Bo też może być ciężka dla niektórych, więc ja wybieram tą pierwszą. Tyle. Pamiętasz, jak powiedziałem ci, że chciałbym, żebyś dostał ciało? Ja nie potrafię zrezygnować z życia. Przykro mi. Okej. Skoczyć studnię, tak? Kazała nam. No i mamy tą studnię. Kurwy nędze, nawet nie próbujesz się bronić! Nauczyłeś mnie, kiedy warto odpuścić i zachować siły na ostatnie starcie. No, tam jest ten most, tak, do cyberprzestrzeni, tu jeszcze mamy wybór taki, nie, że decydujemy się klikając opcję, możemy sami zadecydować. To jest piękne w cyberpunku, że nie mamy tylko opcji i scenkę, która nam się wydarzy. Możemy sami jeszcze zadecydować po wybraniu danej opcji i to jest zajebiste według mnie. Ale i tak ta studnia na razie jest moim wyborem, ta druga opcja, najwyżej, jak dużo łapek zostawicie, to najwyżej zrobię tą drugą opcję, ale to jest naprawdę cyberpunk dorąba nagle. Dobre opcje wyboru, super. Żegnaj Johnny. Żegnaj Alt, nie? No i skaczemy. Skaczemy, no bardziej się kładziemy, tak? Do niej studnie. W taki sposób. Żegnaj mi. Walcz do końca. Walcz do końca. Piękna muzyka. Zajebiste, naprawdę. Powiem wam, giereczka jest super. Każdemu polecam pograć sobie po prostu dla samej historii, która jest i tak według mnie długa, jak robicie misje poboczne. Z 40-50 godzin jesteście w stanie zrobić. I co nas czeka? Okej. Okay. Sama Badlandy. No tak. Poranek? Chyba tak. Jakiś ładny. Tutaj mieliśmy ptaszka. No i mamy wyjście. Pamiętam te tamy. Nasze początki. Nie mogłam wtedy zdecydować, co o tobie myśleć. Co wtedy, teraz? No teraz! Teraz już wiesz? Nie sprowokujesz mnie do łzawych wyznań. Nie byłyby łzawe. Znam cię. Okej. Okay. To, co myślę o tobie teraz, nie ma znaczenia. Jutro będziemy już gdzie indziej. Zacznijmy wszystko od nowa. Zapytaj mnie wtedy. Już nie mogę się doczekać.
Rok życia około, tak? Nadchodzimy. Popatrz tylko na to miasto. Gdzieś tam sukinsyny z Arasaki próbują zrozumieć, czemu stracili wszystko. W końcu zrozumieją. Ale nas już tu nie będzie, co? Nigdy nas nie zerwią, no. Szczerze, dwie pierwsze opcje są super. Ja sobie wybiorę tą środkową. Powinienem zrobić to dawno temu. Spojrzeć na to miasto z dystansu. Miasto marzeń. Chętnie urwałabym jaja komuś, kto to wymyślił. Panam, wiesz, po tym wszystkim w Mikoshi cieszę się, że dotarliśmy tu razem. I razem stąd wyjedziemy. Pożegnaj się z Night City. Pożegnaj się z Night City. No. Czas coś zyskać, to jest piękny cytat. Ze mną, nie, weźmy to. Im szybciej zapomnę o Night City, tym lepiej. Otóż tak. To miasto jest niezłe w składaniu fałszywych obietnic, co? Masz szczęście, tak. Jeśli zorientujesz się, zanim stracisz wszystko. No to może znikniemy stąd, zanim będzie za późno? Otóż tak właśnie tak będzie. A tak zrobić. Czas odrobić straty. Kurwa, Vi, znowu krwawisz. Nie przejmuj się tym. Okej. Wiesz jak jest. Co z naszym planem? Wszystko ustalone. Za chwilę spotykamy się z naszymi, zgarniamy sprzęt i jedziemy. To będzie przejebanie trudna akcja, ale jak nic się nie spierdoli, za kilka godzin przekroczymy granicę. Dobra. Wynośmy się. Dobrze to brzmi. Wiem, że tak będzie. Ale Vi. Okej. Spójrz na to miasto ostatni raz. Gdybyś tego potrzebował, zaczekam w samochodzie. Piękny, piękny widok, ale to miasto tylko zachęca widokiem, ale później obudzicie się ręką w nocniku, więc idziemy na razie sobie. Night City. To by było na tyle. Żegnaj. No to jademy, nie? Tak jak prowadzi, to ja się już boję, nie? Ratuj nas. Boże. Na razie powiem wam, już się troszeczkę dłuży zakończenie, ale i tak jest fajne według mnie. Poprzednie też się troszeczkę dłużyło, tego nie można powiedzieć. Chociaż tyle, że Cyberpunk zadbał tutaj o resztę. Możemy pominąć... Dość tego pierdolenia. Radio wyłączone, bardzo dobrze. Będzie coś gadała, czy... Będzie taka podróż, że nic się nie wydarzy, nikt nic nie powie. Większość naszych jest już po drugiej stronie. Okay. Będą na nas czekać. A fanty z Mikoshi? Gdybyśmy chociaż zbliżyli się do bramek z tym sprzętem, rozpierdoliliby nas bez ostrzeżenia. Sprawdziliśmy to. Dobra, sprawdziliście to. Wszystkie luz. Punkty graniczne. Zajebiście. Ale mamy inny plan. No, Arasaka. Powiedzmy to. Mam dziwne déjà vu. Coś powiedziała mnie, tak? Przypomniał mi się Jackie. I ten nasz skok na Arasakę. No. Szkoda Jackiego wtedy. Jak się skończyło. Przepraszam, Vi. Daj spokój, to nie twoja wina. Poza tym teraz będzie inaczej. Musi. Musi. No z Jackiem to tak było niestety. Nietrafna misja. Wykorzystali też nas, to jest to. Na pewno więcej zarobili niż my. No, ale ten tam zarobił kulkę w łeb, więc no. Za czym? Za Night City. Za żarciem. Okej, okay, żarcie. Zatajem na siódmej w Haywood, pierogami w dokach i... Nawiązanie do Polski, pierogi, okej. Okay. Pojedziesz z nami trochę, to zrozumiesz. O, to jest piękne. Właśnie sobie zdałem sprawę, że wszystko, za czym mógłbym tęsknić, zabrałem ze sobą. Ty to masz gadane, Vi, ja pierdolę. Ale działa. Coś tym jest, no. Gadane jest. Powiedz, że działa. Działa, działa jak cholera. Teraz jesteś ze mną. I poradzimy sobie z tym kurestwem w twojej głowie, wiesz? Wiem. Mhm. Może znajdą Panam, jakieś... dziewczyno. O, jest.
przyjedziesz do babci na podwieczorek. Dodaj gazu, bo cię ta burza zastanie. Bal się. Mitch! Hej! Cześć, Vi! Dobrze cię słyszeć, stary. Żyję. Jak tam? Już prawie wszystko gra. Jeszcze z miesiąc i będę jak nowy. Mówiłem wam, że dam radę. Ale nie gadaj, Mitch. Tuż po Mikoshi taki pewny siebie nie byłeś. Nikt z nas nie był. Przeleżał kilka tygodni w łóżku jak warzywo. Gdyby nie to, że mu na wojnie zahartowali synapsy w tych pancerach, to by wykitował. Uratowałeś nam wszystkim tyłki wtedy. Szkoda, że Sola nie ma z nami. I Teddy'ego. I Bobiego. I Skorpiona. Nakopaliby ci do dupy po tym numerze z pancerem. A potem by cię tak wyściskali, żebyś się pożygał. Wiem, pana. Wiem. Dzięki nim mamy szansę na nowy początek. Nie spierdolimy tego. Dobrze, że jedziesz z nami. Widzimy się na miejscu. Słowa. Nas tu jeszcze będzie czekało. Kurde, powiem wam, on 2 godziny nagrania. Porąbane jest to. Cześć, Mitch. Dobrze, że jesteś. No cześć, jak tam? Ogarnąłeś tu sprawy? Prawie wszystko gotowe do wyjazdu. Znalazłeś? Jest tam, gdzie myśleliśmy? Czyli wszystko zgodnie z planem. Tak, wszystko jest git. Jak już będziesz gotowy, to nas złap. Ustalimy co i jak. Dobra, wysiadamy. A miałem jazzgę do przeczytania. Okej, jakiś kod. No to... Jesteś na końcu? Nie ma, no to niepotrzebna wiadomość. Nowy początek. Nazywa się misja. To będzie picie? Potrzebujecie pomocy z przygotowaniami? Wszystko spakowane i gotowe do drogi. Czekaliśmy tylko na ciebie. Okej. Dobra, to przejdźmy jeszcze raz przez plan. Oficjalne przejścia odpadają, to już wiesz, nie? Dlatego użyjemy starego tunelu przemytniczego. Jest niedaleko muru. Czyli znaleźliście furtkę w murze. Sprytnie. Nie tyle w murze, co pod nim. To jeden ze starych tuneli przemytniczych. Na szczęście wciąż przejezdny. Niełatwo go było zlokalizować, ale teraz już nic nas nie zatrzyma. Oby. Okej. Tunel to niezły pomysł, ale najpierw musimy do niego dotrzeć. Co z ochroną wzdłuż całej granicy? Przecież oni tamtą okolicę mają naszpikowaną techem. Drony na stałych patrolach, może nawet coś cięższego. Nie martw się, to też już obczailiśmy. Karol i Cassidy zadbają o to, żeby korposie nie siedli nam na ogonie. I nikt nas nie odkryje? Prędzej czy później Straż Graniczna ogarnie się, że coś tu nie gra. Ale wtedy my już będziemy bardzo daleko stąd. Poza tym mamy szczęście z tą burzą. Powinna zatrzeć nasze ślady. Trzeba czegoś więcej niż burzę, żeby korposie nam odpuścili. Będą mieć większe zmartwienia niż my. A nawet jeśli, niech próbują nas dorwać. Oby tak było. Szybko tego pożałują. Miejcie nas w dupie, my se pójdziemy tam. Pod furtką, pyk, i nas nie ma. Dobra, a jak już przejedziemy na drugą stronę? Dołączymy do reszty naszych w punkcie zbiórki. Stamtąd ruszamy dalej w stronę Tucson. A tamto my będziemy dyktować warunki, co? Znamy te drogi jak własną kieszeń. I mamy w Arizonie parę starych długów wdzięczności do odebrania. Wygląda na to, że nawet jakbym chciał się martwić, to nie mam czym. Oby od tak dziś było. Nie wszystko jest na twojej głowie. Przyzwyczaisz się. To miłe uczucie. Był dług wdzięczności, no tak. Wygląda na to, że teraz ja mam wobec was dług wdzięczności. Oj, weź już nie pierdol. Jedziemy na tym samym wózku. Poza weź tym, nie pierdol, weź się przytul. Sprzętu, że można by zbudować no lotniskowiec. Na liście poszukiwanych żywych lub martwych jesteśmy tuż za tobą. Dobra, ruchy, ruchy, bo nas tu ta burza zastanie. No jasne. A ty zaś przeze mnie przychodzisz, no. Wsiądź do bazyliska, okej. No to znowu bazylisk. No i jadymy, nie? Zobaczymy, jak będzie. Ja już jestem wykitowany, jeśli chodzi o piciu, nie? Dajcie spokój. No to władzi zaś pół godziny. Ja to wskakuję, ona próbuje ustawić się. No dobra, ja już mam tyle wiadomości na telefonie. Uwierzcie mi, jest słabo. Ja potem będę mieć tyle rzeczy do załatwienia. To gra na pewno. To podpinaj się i spierdalamy stąd. Robi się. Jeszcze ucieczka tu będzie. Ja cię kręcę. Zaczniesz tę wyprawę jak na nomadę przystało, czyli za kierownicą. Okej. Jedź prosto, omijaj większe dziury i nie pogłup reszty naszych, okej? Muzyczka w tle, fajne. Mieszanka idzie wprost do cylindrów. Bez ręcznego synchro mogłoby nas wyjebać w powietrze. A tego wolelibyśmy uniknąć.
Ja pierdolę, właśnie sobie to uzmysłowiłam. Co? Ten mur graniczny. Kiedy byłam mała, oczywiście jeszcze nie istniał. Okej. I tak czułam, że północ to miejsce, gdzie wszystko jest inne. Gdzie czeka mnie świetlana kurwa przyszłość. A gdy już wylądowałaś po drugiej stronie i nic się nie zmieniło, pomyślałaś, że wszystko zmieni się w Night City. No to uczucie. No ta. Znasz też finał opowieści. A teraz patrz. Wracam. Wracam, kurwa, do punktu wyjścia. A Night City tak było, że nie. Obiecywali. Piękne tam, życie, nie? Po drugiej stronie może jest niebie. Ta sama przestrzeń. Ale ty jesteś zupełnie inna. Wierz mi. Dostawałaś kulkę w łeb i to było życie jak w niebie, nie? I resztę tych patałachów. No niestety. Ta graficzka się popsuła. No cóż. Nic nie zrobię, no niestety, widzowie. Sorry, ale Cyberpunk oszalał. Gotowy? Od dawna. No to dawaj. Ostatnia prosta. Okej, podążajmy. Czy mogę wziąć na pierwszą osobę? Nie, nie mogę, szkoda. Wypuścili drony! Okej. Karol, Cassidy, ruszajcie. Jadę na fajna muzyka w tle, taka fajna. Przekroć granicę. Zauważyłem, nie odbijam na wschód. Stajemy je z was. Powodzenia, dzieciaki. Widzimy się po drugiej stronie. Żegnajcie. Droga do tunelu. No i wlatujemy chyba tam, tak? A jeszcze nie, to będzie po prostu takie wyciąganie trochę, ale powiem wam. Pożegnaj się z Night City. Będzie dobra. Nie mam już temu miastu nic do powiedzenia. Żegnaj Night City, nigdy was nie potrzebowaliśmy. No cóż, fajna historia była, tak jak mówiłem. Wyjście tutaj z panem na randkę taką, no dobre. Odpalaj. Stery są twoje. Ona skrzyciła trochę. Wjazd do tunelu. Masz co chciałeś. Nowy początek. Nie zwalniaj pana. Jeszcze nie. Nieźle to wygląda. No Cyberpunk się przyłożył, tak jak mówiłem. Jest to dobre. Przekroczyliśmy granicę, je zarąbiliście. Jesteśmy na powierzchni. Okej, zaczerpnij powietrza i mamy scenę końcową. Czy nas zaskoczy Cyberpunk? Ja fryzury nie zmieniłem od początku. Jestem z niej i tak dalej zadowolony, jest zarąbista. Jak kolczyk to wygląda ten... Gdzie się wpinamy oczywiście do szyi. Ale spoko. O kurde. Ale ładne odbicie. No, Cyberpunk, jestem z was dumny, naprawdę mocne. Ładnie to pięknie wygląda. Naszyjnik Johnego, który nam dał. I panom w tle. Szczerze, jedno z zakończeń, które jest warte tego poświęcenia się, przeżycia. Piękne. Ja w tym wam momencie dziękuję za oglądanie serii Cyberpunka. Pamiętajcie, że jeszcze będzie jeden odcinek. Zakończenia oczywiście. Historia z panem naprawdę niezła. I będzie teraz oczywiście... Jest nie przerywajmy im pana. Jeszcze. Jedziemy do domu. Ja bym powiedział, że lecimy. Ale okej. Oczywiście wyczekujcie kolejnego odcinka z Rogue, z misji pobocznych, z Johnem prawdopodobnie. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. I pytanie, czy się zmienią troszeczkę napisy końcowe, jestem ciekaw. I
tyle tak naprawdę. Dziękuję wam za oglądanie. Kto chce oglądać sobie takie easter eggi teraz, to zapraszam. Trzymajcie się do następnego odcinku. Na cześć, bajo. Jak tam życie na pustkowiach? Zażywasz słońca i świeżego powietrza. Pamiętaj, żeby się regularnie serwisować, bo jak piach ci wejdzie pod izolację, to mogiła. Oczywiście na Badlandach łatwiej o czterogwiazdkowy hotel niż o porządnego Reapera. Więc może po prostu wpadnij, jak będziesz w Night City, no? Myślę, że jako stały klient możesz liczyć na jakiś mały upust. Do następnego. Heavy, zastanawiam się, co u ciebie słychać. Dawno się nie słyszeliśmy. Jesteś jeszcze w ogóle w Night City? Ja ciągle myślę o tym, żeby wyjechać i ciągle tu siedzę. To miasto jest jak jakiś jebany magnes, co? Jeśli raz do niego przyjedziesz, już go nie opuścisz. Jak Evelyn. Uważaj na siebie, dobra? I odezwij się czasem. Pa. Hej, V. Jednak nie dam rady dzisiaj wrócić do obozu. W naszą stronę idzie burza pieskowa. Musimy się gdzieś zabunkrować. Słuchaj, ja wiem, że to już któryś raz, że mieliśmy plany i tak dalej. Ciężka sprawa to całe bycie szefem, wiesz? Cięższe niż myślałam. Ale no, mam ciebie. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy, ile ci... Muszę kończyć. Do zobaczenia, Vi. Hej, Vi. Ta akcja. Wow, jeszcze mi krew huczy w skroniach. Zgraja nomadów kontra Arasaka. To się nie miało prawa udać. Byłem pewien, że nas wyniosą nogami do przodu, ale daliśmy radę. Wiesz czemu? Bo ty byłeś za kierownicą, Vi. Największy wariat od Pacyfiku po Apalachy. Nie wiem, co teraz zrobisz, co zamierzasz, ale pamiętaj, zawsze pójdziemy za tobą w ogień, bracie. Trzymaj się, Vi. Do następnego. Rok z tej strony chce skrzynka. Może nawet lepiej. Vi, chciałabym, żebyś przekazał Johnemu wiadomość, a właściwie to dwie. Po pierwsze, że jest aroganckim skurwysynem. Po drugie, że dobrze było się z nim znów zobaczyć. Uważajcie na siebie. Oboje. Nim samurajowie popełniali seppuku, spisywali Jisei, wiersz śmierci. Zawierali w nim swoje ostatnie przemyślenia o życiu, o śmierci. Sporo ich ostatnio czytałem. Niektóre z nich są naprawdę piękne. Ale ja nie jestem samurajem, więc pożegnam się prostymi słowami. Niech cię piekło pochłonie, skurwysynu. Hej, Vi. Słuchaj, zastanawiałam się, co u ciebie słychać, więc postawiłam szybko tarota. Wiem, że nie powinnam robić tego bez ciebie, ale długo się nie widziałyśmy. Byłam ciekawa, no i... jakoś tak wyszło. I wiesz, co wyciągnęłam? Powóz, kochanków i słońce. Wygląda na to, że czeka cię na Badlandach dobre życie. Powodzenia, Vi. Ciesz się wolnością. We lost everything.
surprises. There's a canvas with two faces of fallen angels who loved and lost. It was a passion for the ages, but in the end, guess we paid the cost. Changed it all.